Cześć, słuchajcie, w ostatnim czasie sporo osób, które do mnie trafia, praktycznie są na moment przed podjęciem decyzji o zabiegu bariatrycznym. Czyli w tym momencie no, szukamy tak mocno pewnych rozwiązań, aby sobie pomóc w tej walce z otyłością, że próbujemy wziąć generalnie, chwycić się totalnie już wszystkiego. No, słyszałem o różnych sytuacjach pod tytułem, że ktoś tam kupuje jakieś tasiemce, nie stosuje to, żeby schudnąć, co uważam oczywiście, że jest to niefajne i nieciekawe, ale również ja nie jestem takim, można powiedzieć, zwolennikiem. Tych wszystkich rozwiązań, operacji bariatrycznych, dlatego że to nie do końca rozwiązuje problem, jeżeli chodzi o przede wszystkim spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście zabieg mechaniczny zmniejszenia żołądka powoduje, że mniej jemy, natomiast to nie rozwiązuje tematu, jakim jest otyłość, bo ta otyłość najczęściej spowodowana jest przede wszystkim insulinoopornością, która generalnie wpływa na niedoczynność tarczycy i w tym momencie obniża metabolizm. I to jest jakby częsta przyczyna tych problemów, dzięki temu ludzie nie mogą schudnąć, również nie mogą w jakiś sposób, nawet jeśli schudną, to, to ten spadek wagi jest naprawdę znikomy, albo jakiś tam i on staje w pewnym momencie i zaczynamy tyć. Więc teraz zmniejszenie żołądka powoduje, że oczywiście mniej przyjmujemy. Ale to nie żołądek odpowiada za wytwarzanie insuliny. I teraz mniejszymi porcjami regularnymi. Oczywiście my w jakiś sposób zmniejszymy insulinooporność, bo powiedzmy jedząc mniej, obniżamy też poziom insuliny, bo na przykład mniej tych węglowodanów dostarczamy i w tym momencie, jak ktoś ma taką insulinooporność, to ona zejdzie, ale dalej będzie. Z kolei jedzenie regularnych takich malutkich posiłków po zabiegu powoduje, że obniżamy metabolizm. Bo w tym momencie organizm nie jest w stanie do końca spalać tkankę tłuszczową tak jak powinien, dlatego że każdy ten najmniejszy posiłek, zwłaszcza oparty o węglowodany, powoduje, że nie spalamy między posiłkami tkanki tłuszczowej, a jeżeli już dochodzi do spalania, to naprawdę jest to minimalne spalanie i w tym momencie obniżamy metabolizm. I teraz dlatego na spotkaniach zdarzają mi się takie osoby, które na przykład są już po zabiegu, po bariatrii i generalnie one schudły, fajnie wszystko wyglądało ale zaczynają z powrotem tyć. Do pewnego momentu wagam i opowiadają zeszła i później przytyły. Są też takie osoby, które są na świeżo po takim zabiegu, jedzą według wytycznych, bo tak muszą jeść, oczywiście i z tym nie ma co dyskutować, natomiast to powoduje, że te osoby zeszły z wagą, ale zaczynają się też źle czuć, dlatego że ich organizm ma za mało paliwa, za mało paliwa z jedzenia i nie może w tym momencie w żaden sposób dostarczyć tego, co potrzebuje. Mało tego, ten każdy najmniejszy malutki posiłek powoduje, że też nie do końca spalamy. Więc organizm nie ma skąd pobierać energii, co może właśnie skutkować takimi problemami typu zmęczenie, senność, pogłębiać te stany. Natomiast bardzo mocno niebezpieczne jest to, tak jak u ostatniego pacjenta, który zauważył, że bardzo mocno, Chudnie, ale ewidentnie traci tkankę mięśniową, co jest oczywiście logiczne, bo organizm, zanim wejdzie w spalanie tłuszczu, poszukuje sobie glukozy i na drodze przemian, zanim dojdzie do tego spalanego tłuszczu, niweluje sobie tkankę mięśniową, bo z białka szuka dostaw glukozy, któremu są potrzebne. Więc w tym momencie znowu dochodzi do obniżenia metabolizmu i chudniemy nie do końca tak, jak byśmy chcieli. Zupełnie na przykład inaczej jest na dietach niskowęglowodanowych, a przede wszystkim na diecie ketogenicznej, dlatego że tam mamy w pełni możliwość czerpania tej energii z zapasów i w tym momencie nie dochodzi do obniżenia metabolizmu. Z mojego punktu widzenia, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest po prostu zrozumieć problem insulinooporności, zrobić odpowiednie badania i w tym momencie zdecydować się na dietę i próbę nieingerowania w ten. Temat wewnętrzny, czyli nie ingerowania w jakiekolwiek y, y, chirurgiczne sprawy, żeby sobie nie narażać naszego zdrowia, na szwank to przede wszystkim, ale kluczowe jest to, że to zmniejszenie żołądka w żaden sposób nie zniweluje do końca insulinooporności, a wręcz tymi małymi posiłkami może jeszcze ją pobudzić. Albo przynajmniej utrzymać. Więc tu jest jakby największy problem. Więc generalnie warto się nad tym wszystkim zastanowić, a żeby mieć jakby ku temu większą świadomość, no to należy się edukować z tego żywienia, bo to jest naprawdę bardzo ważny temat. Największym problemem u ludzi, które zaobserwowałem podczas tych wszystkich konsultacji i tego czasu, w którym przyjmuję w gabinecie, to jest przede wszystkim brak zrozumienia insulinooporności. I to niezrozumienie rzutuje na wszystko, i my tak skaczemy i szukamy rozwiązania, to tu, to tam, to tu, wszędzie, i generalnie nie rozumiejąc problemu, mamy później naprawdę duży, duży, duży problem, oczywiście. Z, z tym, że tą wagę jest albo ciężko utrzymać, albo ona w ogóle nie zejdzie, bo cały czas szukamy jakiegoś rozwiązania, ale nie wiemy, jaki jest klucz do tego wszystkiego, więc, w tej kwestii, warto się, że tak powiem, edukować. I ja zapraszam na swój kanał na YouTubie oczywiście, na, na wszystkie odcinki. Tych odcinków będzie coraz więcej i tutaj Wam zostawię odpowiednią wiedzę w tym temacie. Również możecie korzystać z fanpage'a na Facebooku, gdzie wrzucam mnóstwo filmów na ten temat. Również możecie uczestniczyć w webinarach, które generalnie dla Was tworzę. Natomiast też macie dostęp do platformy VOD, który porusza ten problem bardzo mocno i tłumaczy przede wszystkim temat insulinooporności oraz tego, jakie są objawy, jakie badania trzeba zrobić, aby tak naprawdę wyeliminować te wszystkie problemy. Więc warto moim zdaniem to rozważyć zanim i i że tak powiem położyć się pod nóż, bo z tego zawsze może się coś zrobić złego i niefajnego. Natomiast też w moim przekonaniu nie daje to do końca takich możliwości i nie daje to takich efektów, a jeśli daje to na chwilę, jakie powinniśmy tak naprawdę uzyskać na dobrze przygotowanej diecie, która powinna zmienić nasz żywieniowy. Także y, zachęcam do edukacji i do następnego odcinka dajcie lajka, jak chcecie to udostępnijcie. Mam nadzieję, że materiał się dla Was przydał. Trzymajcie się, cześć.